Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Proszę państwa, dzisiaj miała być teoretycznie paczka z ikoną Hero. Co? Z jaką ikoną? Paczka z kartą Hero, aczkolwiek niestety jeszcze nie mam kart. Dlatego postanowiłem, że zagramy dzisiaj drafcika, ponieważ jest środa. Środa z draftem, tak zwany środraft, który nigdy nie był środraftem, ale nie mam co nagrać, więc po prostu uznałem, że nagram drafta. I co? Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, subskrybujcie również kanał, filmy są codziennie, to jest Dailwin. Dalej jest taki, żeby zrobić paczkę z Hero na piątek, bo wiadomo, w czwartek są nagrody, dlatego mam nadzieję, że z nagród coś wpadnie. Otworzyłem też poza nagrywkami paczki za ważne mecze UEFA z racji, że chciałem zebrać karty na właśnie SBC o Hero, ale niestety nic ciekawego. Znaczy, teoretycznie wpadł Mares, nawet dwóch Maresów, bo trafiłem Maresa wymiennego i niewymiennego. Dzień dobry! No jeszcze nie mam kart, dlatego liczę, że zagramy drafta, może się uda gdzieś daleko dojść. I dzięki temu może coś fajnego wypadnie. No nie wiem, no tak czy inaczej nagram tego drafta, żeby cokolwiek było na dzisiaj, także lecimy. Są ikony w drafcie, z tego co słyszałem, że dodali ikony do draftu, więc mam nadzieję, że jakaś fajna ikonka wpadnie. Nie wiem, zobaczymy. Jaką mamy formację? 4-2-3-1. Strasznie gówniane formacje, muszę powiedzieć. Jestem naprawdę niezbyt zadowolony z tego co tutaj mamy. No 4-2-3-1, no mimo że nie będzie skrzydeł, no to musimy, proszę państwa, wybrać te formacje i kapitanem zostanie. O Jezu. Dobra, niech będzie w drafcie, ale żeby go nie było w paczce z Hero, okej? Okay? Możemy go wybrać, w sumie czemu nie? Ale okej, okay, mamy dalej Thomas Müller. Mane! O, to jest ciekawa opcja. Kurczę, no problem jest z tym Jabberem taki, że nie ma absolutnych żadnych szans, żeby go połączyć. On jest z Arabii Saudyjskiej, Liga Arabia Saudyjska, no nie ma szans, niestety. No ale zobaczymy, może coś jeszcze fajnego poleci. Ødegaard do zgrania z Mane i na Espo jeszcze może Bruno, chyba nie ma nawet. O, a się może być Riken, właśnie. Zapomniałem, że przecież karty Hero się łączą z kartami Hero. Okej, okay, no niech będzie ten Riken. Dwie karty Hero, a dopiero cztery wybory za nami. Locatelli i Tonali, ależ piękni zawodnicy z Włoch. Albo wezmę to na Lego, bo może prawa strona będzie z Ligi Włoskiej. A właśnie, propos Ligi Włoskiej, ale do tego przejdę później. Też słabo, ale wezmę Minksa, bo jednak będę pewnie robił obronę z Ligi Angielskiej. Van Dijk! O, albo też Marquinhos, ale wezmę Van Dijka, bo jednak Van Dijkiem jeszcze nie grałem. Zobaczymy, czy jest aż tak dobry. I na bramkę poleci... No nic ciekawego nie poleci niestety. Także lewa obrona, może jakaś ikonka, bo jeszcze ikony żadnej nie było, jest Davies. Kto mi się tutaj przyda? No Liga Angielska. No dobra, Tierney niech będzie do zgrania. Na razie mi tutaj coś nie pykło z tą Ligą Włoską niestety, ale okej, okay, prawa obrona. Ikona, Cafu! Proszę bardzo, najnowsza ikona, której jeszcze nie było w FIFA, więc okej, okay, będę z chęcią go przetestuję. To jest w ogóle wersja chyba mid? Tak mi się wydaje, mam taką nadzieję. Okej, okay, chyba są jakieś problemy z serwerami, bo to jest któryś raz, kiedy tak mi muli dzisiaj, więc mam nadzieję, że jak będziemy grali, to nas nie wywali po pierwszym meczu, bo byłoby to całkiem niemiłe zagranie ze strony EA Sports. Biorę Cafu, ponieważ to jest najnowsza ikona, której jeszcze nie było. Dobra, no generalnie powiem wam, bardzo ciekawie wygląda ten skład. Potrzebujemy tylko trzy dobre karty, w sumie cztery, nie, no dobra, może pięć. Spokojnie, mamy czas. Tu chyba coś fajnego siądzie, niestety El Shaarawy. Wezmę na ławkę, no niech będzie na ławeczkę El Shaarawy. Dobra, może Tadić. O, Salah, okej. Okay. Zbrada minus jeden, ale wolę mieć Salaha na trzy zgrania, szczerze mówiąc. I tutaj chyba coś siądzie fajnego. Coś tu chyba Messi Robertson, powiadasz, tutaj jest. No jest też... Kota pojebło. Wracając, mamy tutaj Messiego, wezmę Messiego po prostu na ławkę, no jak dostaję Messiego, to byłoby po prostu głupotą go nie wziąć tak naprawdę, nie? I potrzebuję bramkarza z Premier League, Łukasz Fabiański zagwarantuje mi to i będzie plus 9 zgrania, więc jest git. Eśpeki, jakieś fajne eśpeki, Ndombele, Bellingham, wezmę Ndombele, będzie więcej zgrania tutaj, czyli już jest powoli coraz lepiej, jeszcze jakiś fajny śpedek tutaj, co? Gravenberg, no niestety, a to Dendonker, ty czekaj, Dendonker, da mi zgranie chyba, o, oczywiście, że mi da zgranie. O, plus 6, no i elegancko, dobra, okej, okay. I tutaj może jeszcze jakaś fajna karta, nie, okej, okay, ostatnia karta w tym drafcie, draft był naprawdę całkiem spoko, Adama Traore na sam koniec, mamy jedną ikonę, mimo że ponoć dodali pewnie o wiele więcej tych ikon, ale no co, jest Salah, Mane, jest Cafu, całkiem przyjemny draft, dwie karty Hero, których co prawda pewnie nawet nie użyję, ale na ławce jeszcze jest Leo Messi, także powinniśmy, myślę, dać sobie radę. Dobra, jakiś trener jeszcze, 9-3, o, pan Rogers daje nam 4 zgrania i pora, jeszcze żadnego drafta nie wygrałem w tej FIFA, powiem wam, jeszcze nie wygrałem absolutnie żadnego drafta w tej grze, więc... O! Proszę bardzo, także mamy oponenta, Brondby. Okej, okay, mało zgrania, tam chyba był Neymar w ogóle na lewym bocznym skrzydłowym. Robimy zmiany, schodzi Ødegaard, wchodzi oczywiście Leo Messi na Espo, Ndombele zamiast Rosario i zamiast Rosario wejdzie
El-Sharaawi. I jeszcze Salah pójdzie na skrzydło zamiast Mane i jesteśmy zwarci i gotowi, proszę Państwa. Lecimy. Także co, myślę, że możemy sobie jeszcze podsumować kolejkę Ligi Mistrzów, która dzisiaj się właśnie zakończyła. Z tych ciekawszych spotkań na pewno Juventus 4 bramki zdobył, słuchajcie, 4 bramki Juventusu w jednym meczu. Jeszcze wygrali ten mecz, to już w ogóle absolutny szoker. Ale tak, Juventus wygrał mecz, bardzo przyjemne spotkanie, Chiesa i Dybala, no to jest taki duet, którego dawno nie widziałem w Juventusie. United w ostatniej minucie, z tego co widziałem, powiem wam szczerze, jak zobaczyłem, że United strzelił gola w ostatniej minucie, nawet nie musiałem sprawdzać, kto strzelił tę bramkę, bo to było pewne, że to był Ronaldo i to był oczywiście Ronaldo. I co tam jeszcze ciekawego, słuchajcie, Odegaard strzela bramkę na 1-0, a ja go zaraz zdejmę, także troszkę unlucky. Co tam jeszcze było dzisiaj? Bayern wygrał 5-2, Lewandowski z hat-trickiem, Polska górą, proszę Państwa. Powiem wam też to, że miałem kupon dzisiaj postawiony. Na początku mój pierwszy kupon był taki, że Chelsea mi go zepsuło, bo nie postanowiła strzelić tylko jedną bramkę, a mieli strzelić powyżej 1,5 bramki, więc niestety Chelsea już na samym początku już było koniec złudzeń. A potem postawiłem wszystkie spotkania, które były i niestety Sevilla postanowiła przegrać z Lille u siebie, przez co niestety 200 nie zostały wygrane, a szkoda, bo tylko to zdarzenie mi nie weszło. El-Sharaawi, lewa noga, 2-0. Szybko poszło. Forma, jak Juventus wygrywa, to ja czuję to samo. Też muszę wygrywać, nie mogę być gorszy. A, no i Barcelona wygrała 1-0, też przy okazji w Kijowie, o tym też myślę, że warto można wspomnieć, bo jednak ostatnio Barca miała mecze, niczym Juventus, no ale jednak wygrać w Kijowie też nie było łatwo, no bo jednak zwykle mecze właśnie na Ukrainie czy gdzieś Ciężko się gra, to jest tak samo Chelsea ledwo co wymęczyła to 1-0, znaczy niby ledwo, ale no wiem, że mieli więcej strzałów i tak dalej, no ale jednak tylko 1-0. Messi, ależ tutaj jest deklasacja, 3-0. O nie, no gościu, o jeszcze się przesunąłeś w tak, nie, to 4-0, koniec. Koniec złudzeń, korzeń chmarzeń. 20 minut, tyle starczyło. Jasny gwint, dobra. To lecimy dalej, nie? Dobra, szybciutko, ćwierćfinał. Tutaj mamy Di Natale i Dempsey i Messi. Znowu mało zgrania, co prawda, ale to jednak jest Di Natale. Ja dobrze wiem, jaki on jest. Świetnie, Cafu. Właśnie, miałem przecież Cafu, zapomniałem, że przecież Cafu był trafiony w tym drafcie. No ale dużo nie miał do roboty, no bo gość, nie wiem, czy w ogóle strzał oddał, także. Ej! Mane! O, ależ piękna akcja. Tam mógł być rzut karny, gdyby się El-Sharaawi przewrócił, ale Mane wziął sprawy w swoje nogi i mamy 1-0. Znowu szybko, ja pierdzielę, to jest niesamowite, jak łatwo to wszystko wychodzi. Świetnie, Dendonker. Może jeszcze jakaś asysta tego zawodnika, zobaczmy Dendonker. Czy to będzie szybkie 2-0? Leo Messi w poprzeczkę. Kurde, już by było po meczu praktycznie, szkoda. Ale świetnie, Ndombele w defensywie, Sadio, nie, no gościu, co ty robisz w tej obronie, powiedz mi. Co ty robisz w tej obronie? Ja nie wiem. 2-0. Szybko poszło znowu, ja nie wiem. Ten odcinek będzie miał zaraz, nie wiem, 5 minut. A ja już w trzeciej rundzie będę, co jest? Messi? 3-0. Bez rage quit. Dwa mecze, które trwały 20 minut, skończyły się hat-trickami. My już jesteśmy w półfinale. No jestem troszkę w szoku, nie ukrywam. 18 minut nagrywania za mną, a ja już jestem w półfinale, ty. To może być naprawdę kwestia Juventus. To wiem, że to brzmi dziwnie, ale naprawdę po tym, jak Juventus grał tak świetną piłkę dzisiaj, aż chce się żyć. Coś pięknego. I zobaczmy. Co tym razem? Havanna, klub, Ginola, Messi, Dudek na bramce. Tam jeszcze widziałem pana Jerzego Dudka. No dobra, zobaczymy, gramy u siebie. Zobaczmy. Ostatnio miałem Ginola w drafcie, pamiętam. Był całkiem niezły, nie ukrywam. Całkiem nieźle się tym Ginolą grało, więc zobaczymy, jak pójdzie tutaj. No myślę, że ten oponent może być troszeczkę trudniejszy niż pozostali. Boże, Sadio Mane, Jerzy Dudek. On się chyba też ruszył tym Dudkiem, także gość chyba ogarnia, o co chodzi w tym sporcie. Mógł podawać, ale nie podał. O tak, to jest chyba akcja bramkowa. Nie mam pojęcia, czemu ten fake shot zrobiłem, szczerze mówiąc. Naprawdę, nie wiem, czemu zrobiłem ten fake shot. O nie, jakie podanie do Ginoli. Ginola! No i niestety, pierwsza bramka zrazona w tym drafcie. Ale ja czułem, że w tym meczu naprawdę może być kurczę ciężko. No ale okej, spokojnie, jeszcze dużo czasu przed nami. Messi! Ja to widzę normalnie, jak to leci do bramki. A tu Jerzy Dudek, okej. Jeszcze nie umiem podawać piłek porożnym. Nie ma spalonego, ale Messi nacisnąłem strzał o wiele wcześniej, no. O nie. Oj, to jest Ginola, broni Fabiański, a też nie koniec. Matko Cafu, musisz sobie poradzić. Za mocny jest ten Ginola. Ha, co ja gadam. Okej, Mane, ależ podanie. Fake shot, niepotrzebny był, ale dobra, jeszcze nie ma spalonego chyba.
Messi, no. Jak, czemu Soyuncu mnie tutaj... Jesteśmy coraz bliżej, Sadio Mane i Mukiele. Nie, spalony cokolwiek. Szybko poszło, niczym w poprzednich spotkaniach, proszę państwa, 2-0. Szkoda, bo mieliśmy naprawdę swoje okazje, tylko... No, czegoś zabrakło. O, Messi. Soyuncu, idź stąd. Nie! Okej, zepsułem, ale nieważne. To nie jest spalony. To musi być gol. No wreszcie. Chciałem tej jednej bramki w tej połowie jeszcze i mam ją. Świetna akcja Salaha, wykończenie Mane i mamy bramkę do szatni, proszę państwa. No jest ciężko, no spodziewałem się, że wreszcie będzie jakiś wymagający oponent. Jest wymagający oponent, więc no okej. 3.4 expected goals kontra 1.3. Przegrywamy 2-1, ale jestem dobrej myśli. Nie ma spalonego... Jak pan Jerzy obronił ten strzał? Jeszcze mi Soyuncu wyjaśnia. Czemu ten Soyuncu i ten Durek są tacy dobrzy? Frustracja, moi drodzy. Frustracja emanuje wokół mnie, a raczej we mnie. No naprawdę powinniśmy ten mecz wygrywać. No denerwujący mecz, co mogę powiedzieć. No denerwujący mecz. To co powinno wpadać, nie wpada. To co nie powinno wpadać, wpada. Ja nie mogę z tym co... Naprawdę, to już jest powoli abstrakcja, jak ten gość jest dobry w obronie w tym meczu. Naprawdę, to Messi jest tak wyjaśniany przez niego, że to jest aż przykre, nie? Dudek bohaterem! Dudek bohaterem! Jakby to Dudek obronił, to naprawdę, ja bym zwątpił już we wszystko, co mnie otacza, okej. Okay. O nie, ja już widzę, ja już to widzę, jak tutaj to ląduje w bramce, Ginola przy piłce i... A może Mane, może Dudek będzie miał inne plany, oczywiście, że Dudek będzie miał inne plany, jakżeby inaczej? Fineska? No i... Fineska wlatuje, moi drodzy, zostały nam 3 minuty, koniec. Koniec złudzeń, proszę państwa. Ja pierdzielę, to był bardzo frustrujący mecz. Tyle mogę powiedzieć. To był mecz niebywale frustrujący. Ginola, 3 bramki. Niestety. Szkoda, naprawdę szkoda, ale naprawdę chcę zobaczyć expected goals mimo wszystko. 5.6 kontra 2.8. O mój Boże. Może jednak mimo wszystko coś fajnego, jakiś styl gry, cokolwiek, żeby coś padło. I tyle. W pierwszej paczce mamy... Nic. Dobra, no i paczka za 15 koła, która jest naszym... Niech nas po prostu zbawi ta paczka, okej? Okay? Mogę liczyć na ekrany. Jesus Navas. Teoretycznie jest to karta dosyć powszechnie używana. Może coś kosztuje, no mam nadzieję. Wychodzi na to, że niestety nie warto było, proszę państwa, szkoda. No ten mecz będzie mi się śnił po nocach, tyle powiem. No dobra, także moi drodzy, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się na nagrodach jutro. Trzymajcie, usłyszenia. Adios.